i właśnie przez ten portal z zewnątrz. Tutaj przechodziło będzie po prostu. Tak, wtedy było główne wyjście, tu była sień, tu wchodzimy już w 17 wiek, mamy tutaj pana związane z Kościołem Greko-Katolickim. Tam mamy właściwie prawosławie, że mamy Greko-Katolicki, w Kościele prawosławnych prawie nie było. Proszę? Nie. Wie pan, szczęśliwy dyrektorem. Sorry. Miałbym pytanie, ale związane z zaskimi. Proszę bardzo. Tutaj to nazywamy właśnie labiryntem na części ekspozycji. Są prace z różnych okresów, oczywiście bardzo to jest dramatyczne, ale to właściwie jest opowieść cały czas tego problemu wewnętrznego. O śmierci, przemijaniu, o tym pytaniu o Boga, nieumiejętności odpowiedzenia sobie jest, czy nie ma jego największym pytaniem było to, że może nic nie być po śmierci. Do człowieka ani go nazwać wierzącym, ani wierzącym. Właśnie coś. My idziemy w tą stronę. Ja też niestety czas... Wymaga tego, żeby Wysiński wszystko zapisał wcześniej. Wysiński zapisał wszystko na. Dla nas samotnym miejscu tknącym wielowiekową historią królewskiego miasta Sanoka. Same znakomite osoby gościły na sanockim zamku. Prosimy pana prezydenta Władysława Komorowskiego. Pan burmistrz wspomniał o tym, że tu jest dobry miks genetyczny. I to widać, panie burmistrzu. Widać, bo także po serdeczności, którą spotkałem się na rynku, na pięknym rynku Sanoka i z reakcją ludzi, którzy wyraźnie są ludźmi poczuciu własnej wartości, własnych możliwości, które stoją przed nimi, przed całym miastem, przed całą społecznością. Widzę, że są ludźmi posiadającymi poczucie wartości i odwagę w myśleniu, odwagę także w okazywaniu życzliwości i radości. Myślę, że ten mix także genetyczny, wynikający z wieloletniej historii Sanoka, z którym największą przyjemnością nie ukrywam z ogromnym zainteresowaniem słyszę pana wypowiedzi, panie burmistrzu, podejrzewam jakieś związki albo ze szkołą, albo z historią. Tak? Właśnie no. W domu ja również. Z największą przyjemnością odnajduję właśnie takie głębokie zatopienie obecnej dumy, obecnych marzeń Sanoszan właśnie w poczuciu związku z historią, z dokonaniami poprzednich pokoleń. To jest rzecz bardzo ważna, aby czerpać z historii i natchnienie, ale także szukać szans na dzisiaj i na przyszłość. Sanok miał swoją piękną szansę historyczną, potrafił ją wielokrotnie wykorzystać. Bo ten wielki rozwój naszego kraju przypadał na wiek XIV, to wiek XVI, wiek złoty, a potem mieliśmy często zastój albo recesję, regres. Dzisiaj dzięki członkostwu w Unii Europejskiej, a także dzięki naszej umiejętności wykorzystania tych środków oraz odwadze czasami na rzecz samoograniczenia się, czasami na rzecz trudnych wyborów. Dzisiaj Polska, także tu w Sanoku słyszałem to z ogromną satysfakcją, umiejętnie sięga po środki europejskie. Słyszałem i zawsze chcę to zresztą potwierdzać, nie ma raju na ziemi w sensie funkcjonowania beztroskiego. Jest raj ciężkiej pracy, wielkich wyzwań i czasami radości z owoców własnej pracy. Wiem, że w Sanoku są problemy także związane z fabryką dawnym Autosanem. Rozmawiałem o tym zresztą niedawno z właścicielem zakładu, z panem Zasadą. Słyszę, że jest także i wsparcie ze strony władz samorządowych. Tu też są konieczne i odważne i mądre decyzje. I powiedziałbym umiejętność znajdowania najrozsądniejszych dróg wyjścia. To jest nie tylko kwestia znalezienia kapitału, to jest także konieczność trudnych rozmów ze związkami zawodowymi. To także jest kwestia umiejętności szukania szans na zdobycie realnego pakietu zamówień. To można zrobić, jeśli zgodnie z zasadą, o której będę dzisiaj mówił na zamku w Odrzykoniu, zgodnie ze wskazówkami Fredry, który ten rok obecny będzie narodowym czytaniem Aleksandra Fredro, jeśli jest zgoda. Jak jest zgoda i Bóg wtedy rękę podał, proszę Państwa. Warto o tym pamiętać.
Wiem, że Samek marzy o obwodnicy. Będę z całego serca wspierał te działania. To musi jednak oznaczać przyjęcie strategii województwa, uznanie, że to także jest priorytet. To są zawsze trudne wybory, więc moja sugestia jest taka, żeby konsekwentnie walczyć o jak najlepsze rozwiązania dla swojego miasta, dla swoich gmin, ale jednocześnie starać się myśleć w kategoriach dobra wspólnego, wykraczającego poza gminę, poza jeden okręg wyborczy, obejmującego troskę o całość państwa polskiego. Tak, wszystkiego pani, dobrego. Pani rodziny proszę podobać. Ja mam. Dla pani, tak? Wszystkiego dobrego. Proszę pani. Nie. Chyba będzie ładniejsze. Nie? A ma pani? Okej. Mamy. To ważne wydarzenie w historii miasta Sanoka. Mieliśmy możliwość podzielenia się wszystkimi naszymi troskami, pokazać wszystko, z czym się borykamy, pokazać nasz dorobek i wszystko to, co stanowi potencjał miasta. Bardzo jestem zadowolony, że mogłem przekazać wszystko to, co stanowi siłę tego miasta. Był też czas na powiedzenie o podkarpackim Trójmieście, o Jaśle, Krośnie i Sanoku, przedstawić gospodarzy wszystkich placówek miejskich, powiatowych. To ważne wydarzenie. I jako wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej przy prezydencie śmiem twierdzić, że ta wizyta w Sanoku będzie zapamiętana, ponieważ mamy się czym pochwalić, choć na drugiej części mojej wypowiedzi, na prezentacji miasta, mówiłem o troskach. Pokrywają się one z oceną pana prezydenta i wszystkie zabiegi Pałacu Prezydenckiego, pana prezydenta, no, dążą, aby to wszystko wyhamować, aby poprawić, żeby tą Polskę po prostu zmieniać. Mogę cię wziąć na rączki? No tak. Hopla! Ile masz na tym? Dużo? Bardzo miło wie.